Dzisiaj po raz kolejny sprawię, że wasze minecraftowe życie stanie się łatwiejsze! A to za sprawą kolejnych lifehacków z TikToka! Dlatego, jeśli jesteście na nie gotowi, to zostawcie koniecznie łapkę w górę! I co najważniejsze, oglądajcie ten film do końca! Wow, dobra, zaczniemy sobie od trzech prostych trików! Pierwszy z nich ma pomóc nam przeżyć spadek z bardzo dużej wysokości! A żeby to zrobić podczas spadania, trzeba kliknąć F3 i T w jednym momencie! Przez co Minecraft się na chwilę zlaguje i dzięki temu nie dostaniemy ani jednego obrażenia! Brzmi całkiem spoko, ale zobaczmy trik numer 2, który pozwala nam kopiować bloki! Nie, nie ma opcji, że to będzie działać. Kurde bele! Dwa pistony, trochę redstone'a i dzięki temu możemy niby kopiować bloki i to jest kolejny sposób, dzięki czemu możemy zrobić dokładnie to samo! O, wow! Jeśli to będzie działać, to Minecraft stanie się najprostszą grą wszechczasów! Jednak na początku sprawdźmy trik numer 1! Dotyczył on spadania z bardzo dużych wysokości i podobno dzięki dwóm przyciskom możemy przeżyć każdy upadek! Tego co prawda jeszcze nie wiem, ale znam inny sposób! Podczas spadania wystarczy po prostu wyjść z gry, wejść ponownie i dzięki temu Minecraft będzie myślał, że spadliśmy dosłownie z kilku bloków. O, dokładnie tak udało się! Jednak ten TikTok twierdzi, że jest nawet prostszy sposób, który nie wymaga od nas wychodzenia nawet z gry! Dlatego klawisze F3 i T w gotowości! I sprawdźmy, czy to naprawdę działa! Uwaga, uwaga, dobra, F3 i T! Okej, okej, coś się dzieje! Przeładowało mi grę, przeładował paczkę ze sobą i... Coś mi się nie widzi. Może ja coś źle zrobiłem, może powinienem zrobić to niżej. Nie wiem, sprawdźmy jeszcze raz, let's go. 3, 2, 1, okej. Byłem dosłownie 3 kratki nad ziemią, tym razem musi się udać. Proszę, proszę, nie! Niestety nie ma nawet opcji, żeby dwa klawisze zastąpiły wyjście i wejście do gry. Mimo tego, że wygląda całkiem obiecująco, to jak widzicie, nie działa kompletnie. No cóż, szkoda. Może działało na jakichś starszych wersjach, ale ten TikTok ma dosłownie tydzień. Mimo wszystko, sprawdźmy trik numer 2. Dzięki niemu podobno będziemy mogli kopiować bloki, co brzmi jeszcze bardziej nierealistycznie od rzeczy, które robiliśmy wcześniej. Ale co z tego, sprawdźmy to. Przygotowałem piękny mechanizm, który wygląda prawie dokładnie tak samo jak na TikToku. A więc jeśli to ma działać, to zadziała nawet tutaj. Musimy teraz bardzo szybko używać tych dwóch pistonów i po pewnym czasie powinna stać się magia. Ale póki co się nie dzieje, może jestem za wolny. Klikam najszybciej, jak tylko potrafię, no więcej się nie da. A to coś jak nie działało, tak nadal nie działa. Nie muszę wam chyba w takim razie mówić, że i trzeci trik nie jest prawdziwy. No bo nie jest, no. Nie działa tak samo jak dwa poprzednie. Może każdy z nich działał na jakiejś starej wersji Minecrafta, ale na najnowszej nie działa. A przecież to właśnie o działanie w najnowszych wersjach się rozchodzi. Dlatego lecimy dalej do kolejnego TikToka! Dobra, co powiecie na małe przenosiny do Minecrafta 1.19? Ponieważ w tej oto wersji, a dokładniej w nowych snapshotach, dodano taką oto nową lianę, która wygląda prawie identycznie jak blok magmy! Dzięki czemu możemy przerobić w taki sposób dosłownie każdy inny możliwy blok! I co jak co, ale będzie to wyglądać epicko! Melduje się więc na najnowszym snapshocie i czas to sprawdzić! Dobra, dobra, potrzebuję kilku bloków! A te nowe pnącza, które będą nam potrzebne, nazywają się żyłami skalku. Brzmi najgorzej na świecie. Sprawdźmy jednak, czy naprawdę wyglądają one identycznie do bloku magmy. Jest więc magma, są nasze pnącza i lol. I one naprawdę są mega podobne. Jakby postawić dwa te bloki obok siebie, to wyglądają praktycznie tak samo. Zaczynają jakby były po prostu innymi wersjami kolorystycznymi. Jeśli więc to jest blok magmy, to jest blok diamentu. Nie, chwilę, co? To jest blok diamentu, to jak to by się mogło nazywać? To jest bardzo dobre pytanie. Ale ja bym chciał zrobić jeszcze więcej wersji tego bloku. Na przykład ze złota. A może nie do końca pasuje, ale jest spoko. Podoba mi się to, że dosłownie każdy blok możemy teraz zamienić na blok magmy. I będą one obok siebie wyglądać serio kozacko. Dlatego jest to mega pro tip dla budowniczych. Polecam cieplutko. I w końcu coś okazało się prawdziwe, no czas najwyższy. Trzymam też mocno kciuki za kolejnego TikToka, ponieważ pokazuje on nowy sposób na zdobycie nieskończonej ilości wody tylko z jednego wiadra. A jeśli kiedykolwiek graliście na Skyblocku, to pewnie doskonale wiecie, jakie to jest ważne. Pod warunkiem oczywiście, że okaże się prawdziwe. Zaczynamy od takiej pięknej dziury, 3 na 2 albo 3 na 1, jakkolwiek tam się to nazywa, ważne, że musi tak wyglądać. Dodajemy jeden blok do góry, wylewamy wodę i większość triku już za nami, ale co dalej, stary? Dalej potrzebujemy bone meala, który sadzimy pod spodem i dzięki temu wyrastają nam wodorosty. I po zabraniu tego źródełka wody pod spodem będziemy mieli 4 kolejne.
To jest naprawdę genialne! Z tego co wiem, na Bedrocku wcale to nie jest jakiś wielki problem, bo na Bedrock Edition działa to mniej więcej tak, że możemy sobie wziąć cooldrona i postawić po prostu wodę nad cooldronem i on się zapełni. I takim oto pięknym sposobem na Bedrocku można stworzyć nieskończone źródełko wody, ale niestety na Javie to nie działa. Tutaj trzeba trochę bardziej główkować i stąd też ten TikTok, który zaraz sprawdzimy. Potrzebujemy więc tylko jednego wiadra wody oraz jednej mączki kostnej i trochę dyrta, bo na piasku chyba nie będzie działać. Nie wiem w sumie, ale się przejdę. Ruch to zdrowie, mówili. Dlatego na tym odcinku przebiegłem już 125 metrów i przeleciałem 2 kilometry. Jejku, jakim jestem leniuchem. Ale nieważne, nieważne, mamy dyrta. Stawiam więc jednego tutaj, stawiam to wiaderko wody w tym miejscu i pod spodem kładę bone meala i tak oto stworzyłem nieskończone źródło wody. Faktycznie! Mam jedną wodę, usuwam teraz to i teraz mam nieskończone źródło. Tylko z jednego wiaderka, jednego bone meala. Jaram się! Od dzisiaj żaden skyblock już nie będzie taki sam. Kolejny trik prawdziwy i bardzo się z tego powodu cieszę. Jedyne, czego mi brakuje do pełni szczęścia, to w końcu zgisić tego głupiego bedroka. I tak się składa, że mamy kolejną propozycję, która składa się z TNT oraz pistona. I jedno z drugim ułożone w odpowiedni sposób pozwala nam zrobić to. Znaczy nie to, tylko to. Widzieliście, był zgiszony bedrock. Powiem wam jedno, zniszczenie bedrocka to jest mój życiowy cel. I choćbym miał testować nowy sposób na każdym odcinku z tej serii, to będę to robił w imię zniszczenia bedrocka. Okej, okej, teraz szybko kliknąć ten guzik. Aj, nie zdążyłem. Z tego co wiem, muszę zrobić to w odpowiednim momencie. I muszę kliknąć tę drugą dźwignię dosłownie w tej samej sekundzie, w którym wybuchnie TNT. Ale jest to mega ciężkie do wyczucia. No kurde, bele, nie zdążyłem. O, mam diamenty, skąd się wzięły? Okej, okej, nie było tematu. Już myślałem, że wynalazłem jakiś sposób na kopiowanie diamentów. A, to się nie uda. To jest po prostu zbyt ciężkie. No kliknąłem. Nie, 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 wydaje mi się, że sprawa jest całkiem prosta. Choćbym nie wiem, kiedy kliknął tego pistona, to i tak to wybuchnie i nie zgniszczy tego głupiego bedroka. Co oznacza, że prawdopodobnie i ten sposób jest kupą. Jak zwykle, mogę się tego spodziewać. Ale nie odpuszczę i wkrótce sprawdzimy kolejny sposób. Jednak zanim to dowiedzmy się czegoś nowego o minecraftowych dyniach. Na przykład wiedzieliście, że możecie zenchantować tą świecącą dynię nawet mimo tego, że nie możecie jej założyć? O, i jeszcze lepiej, zombie villager się w nią nie mieści. Okej, brzmi to całkiem spoko. Prawie tak samo spoko jak to, że pistony niszczą dynie. I to, że ich nasionami można karmić kurczaki. Czemu ja o tym wszystkim nie wiedziałem? Może na przykład dlatego, że są to fejki? Znaczy nie wiem, nie oceniam, jeszcze nie sprawdzałem. Ale zacznijmy od początku. Potrzebuję więc zaklętej księgi klątwa uwiązania, którą chyba wiecie, że można połączyć z wykrawaną dynią, czyli tą, którą możemy założyć na głowę. Wydaje mi się, że już kiedyś to sprawdzaliśmy. I co jak co, ale to jest dosłownie najgorszy prank na świecie. Jako że klątwa uwiązania powoduje, że nie możecie jej zdjąć, to wasz świat po jej założeniu będzie wyglądał mniej więcej tak. I nie ma na to żadnego rozwiązania. Znaczy no jest jedno, trzeba umrzeć. Nie jest to może najmilsze na świecie, ale nie ma innej możliwości, no. Uwaga, uwaga i hop, udało się. Zdjęta, miło, fajnie, doceniam. Ale dzisiaj akurat bardziej interesuje mnie coś innego. Bo chyba jak wszyscy wiemy, świecącej dyni założyć na siebie się nie da. Nie ma opcji, próbuję założyć na głowę, ale no nie da się i tyle. Mogę wziąć co najwyżej do drugiej ręki, ale nie o to mi chodzi. Ale co śmieszne, nadal możemy założyć na nią enchant. Tak, dokładnie, świecąca dynia nadal może być klątwą uwiązania, ale pytanie, uwiązania od czego? Nie da się jej ani założyć, ani zrobić z nią czegokolwiek innego, więc jest ona zenchantowana kompletnie bez powodu. No spoko, nie wnikam w sens Minecrafta. O, jak ją postawię i zabiorę? O, to się zabrał enchant, serio? O, w takim razie jak macie dynię z klątwą uwiązania, wystarczy ją położyć, zabrać i już nie macie klątwy uwiązania. Dobrze wiedzieć, jak stracić najbardziej trollowy enchant świata. Ale pamiętajcie o tym, zanim ją założycie. Znaczy tą wykrawaną, bo tej świecącej się założyć nie da. Za to jeśli macie zbyt dużo ziaren dyni, możecie wykorzystać je również do rozmnażania kurczaków. Ej, totalnie nigdy o tym nie słyszałem, ale z tego co widzę działa. O, jest mały kurczak, faktycznie. Byłem pewny, że to można zrobić tylko z normalnymi nasionami. Moje życie odwróciło się właśnie o 180 stopni. A z tych śmieszniejszych rzeczy związanych z dynią, podobno jeśli damy ją zombie villagerowi. O, dokładnie temu paniczowi, dzień dobry. A chociaż nie, ja chciałem innego. Bo miał być czapkę, o siema stary, masz tutaj. Załóż ją i nie umieraj od tego słońca. A czapkę weź ją, proszę stary, weź czapkę. O kurde, bele, faktycznie. Nie wygląda to najlepiej, co ci się stało, stary? Nie dość, że ci nos wystaje, broda ci wystaje, to jeszcze ci czapka wystaje dookoła. Coś ty zrobił z tą dynią. Dobra, ewidentnie jeśli chodzi o przebranie na Halloween, to dynia akurat nie jest dla pana zombiego najlepszym kandydatem. Ja nadal proponuję mu, żeby przebrał się za na przykład zombiego, to jest chyba lepszy pomysł. Proponuję też sprawdzić jeszcze jednego TikToka, dzięki któremu będziemy mogli podobno zabezpieczyć nasze skrzynki. To brzmi całkiem mądrze. Wystarczy odpowiednio nazwać skrzynkę, czyli lock i nasze hasło, a później nazwać inny item naszym hasłem. I dzięki temu skrzynka ma być możliwa do otwarcia tylko trzymając item, który faktycznie nazywa się tak samo jak hasło. Czy to nie jest zbyt piękne
chcę, żeby było prawdziwe, przepraszam bardzo. Trochę mi się tak wydaje, ale widziałem w tej serii już zbyt dużo, zbyt pięknych rzeczy, które naprawdę działały. A więc nie mogę sobie odpuścić i muszę to sprawdzić. Tym bardziej, że brzmi to jak najmądrzejszy sposób na zabezpieczenie skrzynki, jaki tylko istnieje. Jej nazwa musi wyglądać mniej więcej w ten sposób. Zamiast 1, 2, 3 może być jakiekolwiek inne hasło. Na przykład mój pin do karty kredytowej, którego wam nie mogę powiedzieć, dlatego mam nadzieję, że nie patrzycie teraz na ekran. Bierzemy skrzyneczkę, nazywamy teraz pióro tą samą nazwą, czyli naszym tajnym hasłem, o którym nikt nie może wiedzieć. I przekonajmy się, czy to będzie działać. Na początku biorę moje piórko z hasłem i próbuję otworzyć. Działa. 8653, 8653, okej. A spróbuję teraz bez piórka, czyli wolną ręką i nadal działa. Co za kupa. Jacie, czy to nie byłoby piękne? Panie Minecrafcie, proszę, żeby to było w grze. Zabezpieczanie skrzynek kodem byłoby najlepsze na świecie. Ale najwidoczniej nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Za to mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na zostawienie łapki w górę, suba i dzwoneczka, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie też o moim żelaznym sklepie, do którego linka macie w opisie. A my widzimy się jutro, papatki, siema! Ała, dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z TikToków, którego jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie i widzimy się po drugiej stronie, siema!